Niektórym wydaje się, że wciąż czytamy ten sam kawałek Ewangelii Dzieciństwa, Ewangelii Świętego Łukasza. Rzeczywiście z pewnymi wariantami się wciąż spotykamy. Jeżeli można mówić o przybyciu do świątyni Maryi z Jezusem i Józefem, to równocześnie trzeba powiedzieć, że to wydarzenie, to ofiarowanie, to oczyszczenie jest jakby skomentowane przez dwie postacie, czyli właśnie Symeona oraz Annę. Można by się zastanawiać, dlaczego te osoby zostały wprowadzone. No i najprostsza odpowiedź brzmi tak, ponieważ to miało miejsce, bo to są zwyczajne, obowiązkowe czynności religijne związane z narodzeniem dziecka, z obrzezaniem, z ofiarowaniem w świątyni, z oczyszczaniem kobiety po porodzie, to trzeba było wykazać, że ten, który przyszedł do świątyni, to przez pewnych ludzi został rozpoznany, jak chociażby Symeon, napełniony Duchem Świętym, i jego przyszłość została zapowiedziana. Taką drugą osobą, która rozpoznaje Jezusa i także mówi o Nim, o Jego przyszłości także, jest Anna. Policzyłem sobie i wyszło na to, że powinna być wdową ponad 60 lat. Autor tej Ewangelii podkreśla to jej bardzo długie wdowieństwo, rekordowe byśmy powiedzieli, ale też powód tak długiego wdowieństwa. Raz, że Pan Bóg daje jej tyle lat, a drugie, że ona postanowiła służyć Bogu w modlitwie i w poście w świątyni. Nie mamy żadnych wiadomości na ten temat, żeby taka instytucja zorganizowana jak wdowy przy świątyni była. Natomiast w apokryficznych, przynajmniej w jednej apokryficznej Ewangelii, znajdziemy taką fantazję, powiedzmy sobie, czy legendę o tym, jakoby przy świątyni było grono młodych dziewcząt, które ofiarowano na tą służbę na podobieństwo małego Samuela. W takiej bardzo pogodnej, bardzo plastycznej, wdzięcznej opowieści jest najpierw dialog o tym, jak to rodzice Maryi zastanawiają się, czy to już ją poświęcić Panu i zaprowadzić do świątyni. Wreszcie przy trzecim roku matka mówi, już można ją odstawić, bo już nie będzie szukać rodziców. Pewnie pośrednio autor tego apokryfu, jeden z przypisywany Jakubowi, chciał odwołać się do tego, że zwykle matki karmiły niemal do trzeciego roku życia swoje dzieci. Jest piękny opis, jak to została przyjęta przez kapłanów, no i potem dalsze perypetie Maryi, kiedy to arcykapłani wybierają dla niej męża, który byłby odpowiedni, i on przez odpowiedni znak zostaje wskazany, to jest Józef. Nie mamy tak naprawdę w ogóle żadnego poświadczenia tego, ażeby w świątyni mogły być kobiety na jakichś prawach służby, czy po prostu czy jakiegoś obsługiwania pielgrzymów, czy też jakichś modlitw. Tak bardzo wszystko było poświęcone, że na teren kapłański mogli wchodzić tylko kapłani. Kiedy trzeba było cokolwiek zrobić na tym terenie tego centralnego miejsca świątyni, to po prostu kapłani się przyuczali do murarki, do stolarki, do wykonywania różnych prac, bo tylko oni na tym terenie mogli być. Jest nie do pomyślenia, żeby kobiety mogły wejść poza obszar, który był dla nich wyznaczony, a mianowicie dziedziniec kobiet. Tylko dalej od tego ołtarza, od dziedzińca Izraela dla mężczyzn i od dziedzińca kapłanów, tylko dalej tylko od kobiet byli poganie, którzy mogli wejść tylko i wyłącznie na dziedziniec pogan. Dziękujmy Bogu za to, że tak nas prowadzi w tym wchodzeniu przez małego Jezusa i przez dorosłych Józefa i Maryję w to życie religijne Izraela, bez żadnych ekscesów, bez żadnych nadzwyczajności. Ale ten, kto wie, kim jest to małe dziecko wnoszone do świątyni,
ten mówi pod natchnieniem Ducha Świętego i to jest zapisane, abyśmy wierzyli, bo taki jest cel tej narracji, że Jezus jest Synem Bożym od samego początku, że jest Mesjaszem, że jest przeznaczonym Zbawicielem. I to wszystko dokonuje się nawet wtedy, kiedy ma 8 dni podczas obrzezania, czy 40 dni, kiedy jest przyniesiony do świątyni. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Pan. Bogu niech będą dzięki.